Cześć Wam. Dzisiaj będzie filmik na temat takiej podstawki chłodzącej do laptopa, którą kupiłem na OLX za 15 zł. Dlaczego ją kupiłem? Kupiłem ją dlatego, że chciałem po pierwsze z ciekawości zobaczyć, jak to będzie chłodziło laptopa, a po drugie, i chyba to jest taki, jakby to powiedzieć, największy argument, za którym przemawiało to, żeby to kupić, jest to, żeby to wytestować się z konsolą PlayStation 4 Slim, położyć na to konsolkę i wtedy konsola będzie chłodzona jeszcze dodatkowo od spodu. Ale z konsolą to zaraz Wam pokażę, jaki motyw zrobię, że jeszcze to będzie bardziej chłodziło tą konsolkę. To jest taki mój eksperyment z PS4. Jak już niektórzy wiedzą, w poprzednim filmiku tam pokazywałem, że wymieniłem w PS4 pastę na tym GPU i teraz konsola chodzi naprawdę cicho. Praktycznie nie jest potrzebna ta podkładka, ale zauważyłem jedną rzecz, że jak się ściągnie dolną pokrywę od PS4, to strasznie jest to wszystko tam gorące. Dlatego tą podkładkę postanowiłem kupić. 15 zł, kupiona w Biedronce, z tego opisu, co tam opisywał ten koleś. Hicker. Tu mamy takie jakieś. Tak to wygląda od góry. Generalnie fajnie wygląda. I co jest najlepsze? Świeci na niebiesko, tak jak diody w PS4. Od drugiej strony mamy kabel USB. I jak widzicie, mamy 3 miejsca na wentylatory. Tutaj jest tylko jeden wentylator włożony, także można zrobić mod tej podkładki jeszcze taki, że włożyć tutaj jeden i tu drugi. Wtedy powinno zyskać to na wydajności jeszcze większej. Jeszcze zależy, jakie kupimy wiatraczki, a te wiatraczki to są. Nie mam tutaj nigdzie w pobliżu żadnej suwmiarki, żeby zmierzyć, a nie mam miarkę. Jakie to są? Czy 120, czy 140? Zaraz się dowiemy dokładniej. To są 120 wiatraki. Wiatraki 120, czyli jakieś dwa takie fajne kupić, zamontować tu i mamy wtedy podkładkę chłodzącą, tylko oczywiście wolałbym na 5V, bo to jest wiatrak. Wiatraczek na 5V. Zobaczcie sobie informacje, jakie tu są podane. 5V, 500 mA. Czyli jakbym miał jeszcze drugi taki, to wtedy ładowarka 1 Amper i lecimy z zasilaniem tego. Nawet można by podpiąć taką podkładkę pod powerbanka. Gdzieś go tutaj miałem, tylko gdzie go położyłem. A jest. A ten powerbank ma na jednym wyjściu, o, 2 ampery. Także bez problemu by takie dwa wiatraki uciągnął. Ale zobaczcie, co się stanie, jak podłączę pod powerbanka. Jak to wygląda, jak to działa. Ups, zniknął obraz. Coś mi muli tutaj strasznie. Laptop, muszę na chwileczkę dać pauzę. Dobra, jestem znowu. Musiałem zestartować Iriuna, żeby działało to normalnie. Świeci niebieską diodą taką fajną, podświetlaną, więc naprawdę będzie to fajnie współgrało z PS4. Możemy oczywiście tutaj sobie podnieść w ten sposób. Wtedy jest tak bokiem to pod kątem położone. Generalnie czuć, że coś wieje. Także na pewno spód konsolki będzie chłodzony. I teraz tak. Ja tu mam PS4. Tu jest góra. I ja będę chciał ściągnąć tą pokrywę tutaj od dołu.
Dlatego, że jak wtedy położę ją na tej płycie, to wtedy ten wiatrak będzie wiał elegancko na całą płytę. Będzie ją lepiej chłodził, bo teraz co? Będzie chłodzić plastik, trochę bez sensu. Ale naprawdę, to prezentuje to się bardzo fajnie. Nie wygląda to źle. Jakby była ciut troszeczkę większa ta podkładka, ale w sumie nawet może to i dobrze, że jest troszeczkę mniejsza. Także teraz ja ściągnę dolną pokrywę tutaj od PS4 i położę na tej podkładce i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Na chwileczkę zapauzuję, tylko ściągnę pokrywę i wracamy do tematu. Dobra, więc tak to wygląda po zdjęciu dolnej pokrywy. Ło, żeby mi nie zjechała, bo to będzie mały wypadek przy pracy. Ło, kurczę, ale jeździ. Chodzi o tą dolną pokrywę. Ją się ściąga bez żadnego problemu. Tylko jest jeden minus, że trzeba bardzo uważać na te wszystkie taśmy, żeby tutaj nie uszkodzić ich. Tak to wygląda i powiem wam tak. Po włączeniu konsoli tutaj się to tak nagrzewa. Mam gdzieś termometr taki specjalny. Wpływałem do 400 stopni. Nawet by można było zmierzyć kiedyś tam przy okazji, do jakiej temperatury rozgrzewa się ta metalowa obudowa. A ja będę chciał zrobić po prostu to w ten sposób, że teraz położę ten cały spód na ten wiatrak. To powinno tą konsolę dodatkowo schłodzić. Pięknie, pięknie. No i sobie może tak stać gdzieś na biurku bez problemu. Tylko jedynie, co bardzo źle wygląda, to te włączniki tutaj. Nie ma tak ładnie to, jak to jest na tej obudowie. Nie wygląda to zbyt fajnie, ale powiem wam, że nie jest źle. I najlepsze jest to, że to ja to odłączę. Mogę sobie podłączyć do portu konsoli USB. Także ona będzie zasilana bezpośrednio z tego tutaj USB-ka po prawej stronie. Widzicie? Zobaczymy, mały teścik, czy to się w ogóle włączy. Ja najpierw podłączę sobie HDMI-ka z tyłu. Sobie damy na bok gdzieś. Też trzeba uważać, żeby nie zjechała ta konsola z tego. No i troszeczkę się obawiam o, żeby żadnego zwarcia też nie było, bo to jest w sumie metalowe. A my pod spodem mamy przecież tam kable, tak? Ale to jest pomalowane, także farbą nie powinno się nic stać. Dobra, teraz podłączę zasilanie do konsoli. Mam nadzieję, że nic nie zrąbię. Jak spierdzielę konsolę, no to wtedy możemy powiedzieć goodbye. Dobra, konsola podłączona. Trzeba teraz włączyć ją tym przyciskiem tutaj. A żeby to zrobić, to już będę potrzebował jakiegoś śrubokręcika. Postaram się, może włączę jakieś oświetlenie. Okej, lepiej widać. Dobra, włączam konsolę. Widzicie? Świeci się na niebiesko. I dzisiaj przy okazji wytestuję, wiecie co? HDMI grabbera. Jak będzie nagrywał mi grę Uncharted 4. Szkoda, że w ogóle nie ma gdzieś w PS4 w menu w oryginalnym firmware'ze, jaka jest temperatura GPU. Bo powiem wam, że w przerobionej PS3 miałem
na pasku na dole temperaturę GPU i CPU. Także to jest fajne, jeżeli chodzi o przeróbkę konsoli. No i co? Włączyła się. Działa bez problemu. Jest schłodzona pod spodem tą podkładką od laptopa. I myślę, że w takiej konfiguracji, po czyszczeniu, ta konsola teraz bardzo długo jeszcze mi posłuży. Dobra, ja sobie zrobię na chwileczkę pauzę. Przełączę się tylko na wejście sygnału z konsoli, bo chcę coś zobaczyć. Dobra, moi drodzy. Wygląda na to, że jestem połączony bez problemu z konsolką. Nagrywam wszystko na niej. Ustawiłem jakość 1920x1080, czyli Full HD. Taka jest, jaka wychodzi też z konsoli. Powiem wam, że najlepsze jest to, że podłączyłem tego HDMI grabera pod USB 3.0 i patrzę, czy jest jakieś opóźnienie względem monitora, bo mam teraz wyświetlane to w OBS-ie na laptopie i przez tego HDMI grabera idzie pass-through do monitora. I praktycznie zero opóźnienia, jestem w szoku, nie wiem dlaczego. To lepiej chodzi niż wtedy na PS3. Pamiętam wtedy, że jak grałem na PS3, to miałem dosyć tam spore opóźnienie. To się nie dało grać, czyli nie mogłem grać w OBS-ie, jakby to powiedzieć. Dźwięk teraz odblokowałem w OBS-ie, że leci przez HDMI-ka z tej konsoli. Zobaczmy sobie w ogóle opcję, czy jest ten DHCP, czy jakoś tak to się nazywa. Ustawienia, sieć, urządzenia, pamięć masowa, motywy, dźwięk i ekran. Ustawienia wyjścia wideo. Rozdzielczość automatycznie, tu mam rozdzielczości. Dodam, że to jest nagrywane teraz w OBS-ie MJPG. MJPG, czy jakoś tak już wam mówię. Format wideo jest MJPEG. 60 klatek ustawiłem. No serio, no praktycznie zero opóźnienia. Kolory takie same jak na monitorze. Informacja o wyjściu wideo. Taka leci do tego HDMI grabera. Oczywiście HDR-a nie włączam, bo nie obsługuję mój monitor. Ustawienia wyjścia audio. Mamy takie tutaj w PS4. Muzyka w systemie, dźwięk klawiszy. Muzyka w systemie, czyli teraz to, co leci tam w tle. Bez muzyki. Dźwięk klawiszy. Ustawienie odtwarzania wideo. Automatycznie. System. Włącz HDCP. Jest włączone HDCP. Włącz połączenie z urządzeniem HDMI. Tego nie włączam, bo tak nie obsługuję tego. Dobra. Przetestujemy sobie Uncharted 4. Powiadomienia zdobyto trofeum nie karmić zwierząt. Ciekawy jestem, jak to się nagra. PlayStation Store. Takie mamy menu tutaj. PS4. Biblioteka. Rozpocznij. Telewizja i wideo. Co nowego? Dobra, lecimy z Uncharted 4. Przy okazji zobaczy się, jak ta konsola będzie chodziła i w jakiej jakości to się nagra. Mam nadzieję, że fajnej. Że będzie można to sobie bez problemu nagrywać. Zobaczymy, jak gra będzie chodziła, bo menu to może chodziło szybko, ale chcę porównać
opóźnienie w grze samej. Bo to mogą być dwie różne rzeczy. Okej, no, ciśnij dowolny przycisk. Przygoda. Wczytamy sobie jakiś zapis, bo trochę ich mam. Gdzieś tu był taki fajny. Tu jest fajny. Zobaczycie przy okazji, jak szybko się ładuje gra. Ciemny ekran. Czytywanie, ok. Na razie to chyba głośniej chodzi ta podkładka niż sama PS4. Serio. Sobie ściągnę na chwilę słuchaweczki. Dokładnie, powiem wam, że głośniej chodzi ten wiatrak niż sama PS4. Ale teraz chłodzona jest naprawdę zarąbiście. Od dołu plus wyczyszczona w środku. Także na pewno nie będzie się przegrzewała. To jestem pewny. I taką konsolkę można. Piwnica jest tutaj. Chodźmy. Dobra, ja się patrzę teraz na dwa ekrany. Nie, da się grać. Da się grać po prostu na OBS-ie. Nie wiem, dlaczego ja miałem wtedy takie opóźnienia na PS3. Czy ja wtedy podłączałem pod USB 2.0 i nie było takiej szybkości? No tu jesteśmy akurat w tej misji, gdzie musimy zwędzić pewien przedmiot, krzyż. No i gierka oczywiście z dubbingiem w polsku. Coś pięknego. Powiem wam, że Sony tutaj, jeżeli chodzi o PlayStation, to Sony odwala naprawdę kawał dobrej roboty dla graczy, że gry są po polsku. Bo chyba jest więcej gier po polsku na PlayStation niż na Xboxa. Oczywiście tutaj drzwi będą zamknięte. Zamknięte. Szlaka były otwarte. Wiecie co? Ja w ogóle wczytam inną misję, bo ta jest troszeczkę taka nudna. Tu już jestem. O, tutaj. Dwudziesta pierwsza 43, 21.07. 23.12. Miasteczko było takie fajne. Dobra, zobaczymy to. Ładowanie. Jestem w ogóle ciekawy, jak to będzie na PS5 się wszystko ładowało. Podobno ma być bardzo szybkie ładowanie. Ja powiem tak, kupuję PS5 od razu, jak będzie premiera w Polsce. Jeżeli nie będzie kosztować więcej niż 3000. Jeżeli będzie 2500, to będzie świetna cena. Za wersję z napędem oczywiście. Także teraz wszystko upieczone na jednym ogniu. Podkładka, nagrywanie PS4, HDMI graberem. Czy będzie to piękne miasteczko? Jest! Jezu, jak ja lubię to miasteczko! Pięknie to wygląda. Powiem wam, PS4 już tyle lat ma, a naprawdę spoko gierki wyglądają. Można pograć sobie. Co tu, jakiś posąg jest na górze? Go nawet nie widziałem. Dobra, idziemy. Albo zobaczymy, co jeszcze tam na górze było. Oczywiście tu bryczka, którą przyjechaliśmy. Takie samochody fajne. Picobella. Powiem wam szczerze, że chciałbym
O, coś się chyba tutaj swajczyło im. Hej, pomóc wam? Jestem mechanikiem. Je sais. Boże, chciałbym zmienić takie, jeżeli gdzieś takie istniało naprawdę miasteczko. Coś pięknego, pojechać na wakacje, pozwiedzać sobie, wykąpać się w oceanie. Tu jakiś murzyn. Postacie naprawdę wyglądają fajnie. A tu le monde, a tu le jami, Jacques że pła party, że de last word. Co oni gadają, to ja nie wiem. Ale przepięknie wygląda to miasteczko, Boże. Dzień dobry. Czy mogę prosić jabłuszko? Czy to są gruszki jakieś? Cytryny. Nie, cytryny to nie. O. Cicho, kupimy od niej pomidora. Dobra, niech będzie. Patrz, dał jej kasę. Zje? Ugryzł. Ja pierdziel. A ten sprząta coś. Patrzcie, jak oni tą grę dopracowali. Jest sobie jabłko. Zarąbiście, nie? Już trochę zjadł. Całe zje? Jestem ciekawy, co zrobi z ogryskiem. O, cicho, zobaczymy tego gościa. Chyba troszeczkę cicho nagrywa tą pod... Skoczył! Jabłko zakosił! Ja pierdzielę! Coś pięknego! Jeżeli chodzi o Naughty Dog, to oni są mistrzami w wyciskaniu z konsoli ostatnich soków. O dopracowanie! Patrzcie, jak to wygląda. To wszystko się odbija w kafelkach, co jest po drugiej stronie. Teoretycznie. Jak ray tracing. Taki widok. Nie, naprawdę, PS4 daje radę, jestem zadowolony z zakupu. A to jest dopiero pierwsza gra, którą uruchomiłem na tej konsoli, także jeszcze czeka mnie mnóstwo fajnych gierek, które chcę przejść, ekskluzywów też. I co najlepsze, muszę przejść sobie Shenmue 3. Jedynkę, dwójkę przeszedłem kiedyś na Dreamcastie. I powiem wam, że zakochałem się w Shenmue, naprawdę, to jest coś pięknego. To Shenmue jest bardzo podobne do tego, co teraz tutaj widzicie. Też się bujałem po takich uliczkach. Tylko, że w Shenmue dzieje się gdzieś tam w Hongkongu, Japonii, już nie pamiętam dokładnie. Ale trójkę muszę zagrać, bo... To jest świetna kontynuacja jedynki i dwójki. Tak podejrzewam. Już widziałem na Oliksie Shenmue 3 za 120 zł. Steelbox, czyli metalowe pudełko. Na wypłatę, jak dostanę, to na pewno kupię. Poradzisz sobie? Zajmij się sobą. I oczywiście. Będziemy skakać sobie? Aha, na górę. Uwielbiam te jego wspinaczki, żeby dostać się gdzieś do środka. Okej, zaczynamy zabawę. Okej, zaczynamy zabawę. W ogóle jak oni to wszystko odzorowali, twórcy, oni są... Mówię, Naughty Dog stoi w samym środku miasta. Jest genialną... okazać trudne.
firmą, jeżeli chodzi o robienie gier. Nie zwracajmy na siebie uwagi. Pieczęć Edwarda Englanda, jak na mapie. No to czego szukamy? Dobre pytanie. Wszystko jest tak, jak ma być. Pomyśli. O, skarb. Option zbadaj. Coś takiego. No i w przedmiotach też mamy takie podobne motywy jak tutaj właśnie, że też przedmioty możemy sobie obracać, jakie tam znajdziemy. Ale Shenmue to oczywiście całkowicie co innego. Także nie ma co porównywać do Uncharted'a. Ale trójkę Shenmue muszę przejść, bo bardzo chciałem kiedyś, żeby wyszła trójka po przejściu jedynki, dwójki. A, tutaj z tymi dzwonami jest akcja. Dobra, ja chyba już więcej nie będę męczył. Jeszcze tylko tutaj. O, tutaj się teraz zacznie cała łamigłówka. Żeby odblokować wszystkie te cztery posągi. Jest trochę spinaczki. Ja już oczywiście to przeszedłem. Cztery dzwony. No i trzeba po prostu po kolei te dzwony. A nie będę spoilerował może. Tak już chyba za dużo powiedziałem. Naciśnij to, żeby zajrzeć do dziennika. No i tak to wygląda. Jesteśmy we właściwej wieży. Odzwoń. W tym mieście jest kiepski zasięg. Mówię, nawet podobnie jak w Shenmue, też w Shenmue mamy takie zapiski jakieś. Kartki. Okej. Tutaj jest miejsce na linę. L1. Nie, powiem wam, że na monitorze 24 cale Full HD wygląda to fajnie się gra. O tak, powiem w ten sposób. Naprawdę. Nie wiem, jakby to wyglądało po podpięciu pod 55 cali 4K, który mam w pokoju, mamy. Ale to mi odpowiada na razie ten monitor tutaj. Zresztą ja na razie tutaj u siebie w pokoju nie potrzebuję żadnego dużego telewizoru do telewizji. Także bez problemu mi starcza ten monitor. No i teraz tak, patrzę się na monitor od lapka w tą grę. No i faktycznie nie ma tu opóźnień. Można grać. Bez problemu można grać. Na OBS-ie. Tyle, że na OBS-ie jest małe okienko, także oczywiście lepiej jest na większym monitorze sobie to pograć. Fajnie. Mogę nagrywać gierki w PS4. Przydaje się taki HDMI grabber. Bardzo się przydaje. Bez tego HDMI grabbera, no, nie nagrałbym tego. O! Ścisnął mi się przycisk. Sorki. Dobra, ja na tym zakończę. Mam nadzieję, że pokazałem wam kilka ciekawych rzeczy. W następnych odcinkach chyba sobie ponagrywam troszeczkę z gry Uncharted'a. Tak, żeby chyba nagrać zakończenie. No i to było na tyle. Trzymajcie się. Pozdrawiam.